Akcja Otwieramy w branży gastronomicznej ruszyła w całym kraju. W Jaworznie również. Wielu restauratorów jest już zmęczona panującą sytuacją. A co o akcji sądzi Marcin Socha z Siódme Niebo Bistro? Generalnie no jak najbardziej podpieramy akcję Otwieramy. Zresztą rozmawiając z różnymi przedstawicielami branży z całej Polski, no wiem, że sytuacja jest dramatyczna. Zresztą u nas wcale nie jest lepiej. Działamy na wynos cały czas. Jednak jesteśmy lokalem, który głównie funkcjonuje poprzez imprezy okolicznościowe. W związku z tym no, u nas akcja Otwieramy jakoby nie ma punktu tutaj odniesienia, ponieważ no, dalej nie będziemy mogli robić tych dużych imprez, bo goście się będą bali, tak? Zrobić wesele, czy zrobić chrzciny, czy zrobić jakieś większe rocznicowe przyjęcie. Dlatego my zostajemy cały czas na wynos, zostajemy zamknięci. Aczkolwiek, tak jak mówię, cały czas popieramy, jesteśmy z wszystkimi tymi przedsiębiorcami, którzy decydują się na otwarcie swojego lokalu, no bo sytuacja jest jaka jest. Ta pomoc też jest w perspektywie czasu bardzo znikoma i no staramy się jakoś walczyć. Też rozmawiamy z różnymi właśnie przedsiębiorcami, no i chcemy ich też wesprzeć w tym. No i jest to jak najbardziej potrzebne. No zresztą patrząc też na lokale na całym świecie, tak, gdzie ten bunt przedsiębiorców wzmaga się na sile coraz bardziej, bo to nie tylko w Polsce się tak dzieje, ale we Włoszech otworzyło się kilkanaście tysięcy restauracji. No w Polsce, w Jaworznie już z tego co wiem mają być to dwie restauracje, także no kibicujemy im i trzymamy kciuki. My jesteśmy lokalem troszeczkę o innej formule, więc to otwarcie też u nas jakoby nie ma perspektywy. Więc no jesteśmy z nimi, tak? I czekamy na informacje, jakie będą dalej. No u nas głównie tutaj wchodzi czynnik, jak mogą być organizowane imprezy okolicznościowe, od jakiej ilości, jakie limity i tak dalej. No salę mamy dużą, więc ten reżim sanitarny jesteśmy w stanie utrzymać i jak najbardziej zachować, tak?